moment ogromnych wzrostów, spadków i spokoju. I teraz znowu po halvingu, moment ogromnych... No właśnie, co będzie? Dzień dobry wszystkim, Paweł Paczka z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj sobie troszkę tutaj pogdybamy, ale też to wideo będzie, wydaje mi się, chyba jednym z najbardziej wartościowych, jeśli chodzi o kryptowaluty i Bitcoin na moim kanale, a to też z tego względu, że pogdybamy sobie, że co by było, gdybym wiedział o tej jednej rzeczy w 2016 roku, kiedy zaczynałem, gdybym był tak świadomy w 2016 jak teraz. Co by się wydarzyło? Ciężko powiedzieć, wiecie jak to jest z gdybaniem, ja nie lubię gdybać, ale przez to gdybanie chciałbym się z wami podzielić tą jedną rzeczą, a właściwie tym czteroletnim cyklem na rynku kryptowalut i Bitcoina, który po prostu dzieje się co 4 lata i cały czas wygląda podobnie w każdym roku, oczywiście adekwatnie do późniejszych lat, czyli tak samo było w 2016, tak samo było w 2017, 2018, 2019, no i później zaczynamy od nowa. I dzisiaj chcę wam pokazać właśnie ten cykl czteroletni, żebyście sami mieli świadomość tego, w jakim my momencie w styczniu 2021 się znajdujemy, co przed nami w ciągu najbliższych miesięcy. Prawdopodobnie, oczywiście to się nie musi spełnić, ale skoro spełnia się od wielu, wielu lat, to dlaczego i tym razem miałoby się nie powtórzyć. I wykres, który widzicie na moim laptopie, pewnie już go gdzieś widzieliście, być może są osoby, które jeszcze go nie widziały, jest to wykres psychologii rynku, czyli tego, jak my ludzie działamy pod względem cen, które widzimy w danym momencie na rynku. I jest tutaj porównanie oczywiście do Bitcoina i też nie mylcie sobie, że ten wykres teraz powstał przez to, że tutaj widzieliśmy w przeszłości wykres Bitcoina. Ten wykres tutaj powstał Wall Street i pokazuje dokładnie miejsca, jak my się zachowujemy, jakie mamy odczucia dane w rynku. I powiem wam szczerze, że przeżyłem wszystkie tutaj te momenty i mogę się z nimi tak naprawdę w 100% zgodzić. Bo kiedy ja zaczynałem w 2016 roku, no to był moment, kiedy tak naprawdę te ceny były bardzo niskie, właściwie tylko mówiło się o możliwości, że być może, że kiedyś może urośnie, nie wiadomo co, nie wiadomo ile Bitcoin. Bitcoin był wtedy po 400 dolarów. Nikt nie wiedział tak naprawdę o większości altcoinów. Ethereum było chyba po 7 dolarów, możecie sobie sprawdzić teraz aktualne ceny. I ja tak naprawdę przyłączyłem się na początku, bo zawsze wierzyłem, chciałem coś więcej powiedzmy osiągnąć, być może nawet dużo łatwiej. I tak naprawdę wszystkie te drogi tutaj przeżyłem, czyli przeżyłem ten moment, kiedy kumulowałem kryptowalut przez dłuższy czas, kiedy przez rok nic tak naprawdę się nie działo. Przeżyłem jakby takie swoje pierwsze minimalne tam wzrosty, kiedy zobaczyłem jakieś horrendalne kwoty na tamten czas, a później zobaczyłem jeszcze większe przy okazji najwyższych szczytów w 2017, ale tak naprawdę zaliczyłem największe spadki, czyli tak naprawdę to, co mi urosło, spadło o 80-90%, właśnie nie mając wiedzy tego, w jakim momencie rynku ja jestem. Później przyszedł u mnie moment obrażenia się wręcz na kryptowaluty i zostawiłem to chyba na rok, zresztą to też widać po moim kanale, kiedy tak naprawdę nic później nie nagrywałem, nawet się tym nie interesowałem. Zostawiłem wszystkie portfele, oczywiście większość swoich kryptowalut cashowałem, czyli wymieniałem na fiat w tym najgorszym momencie, czyli zaliczyłem najwyższe wzrosty, kupowałem gdzieś tutaj, zaliczyłem najwyższe wzrosty i 80-90%, po 80-90% spadków ja dopiero gdzieś tutaj zacząłem cashować, będąc obrażony na cały rynek, ale wyciągnąłem, mam nadzieję, że wyciągnąłem po tym lekcję i dlatego chcę się dzisiaj z wami podzielić tym, co ja będę planował, ale o takich szczegółowych planach będę wam mówił w kolejnym wideo, więc zasubskrybujcie sobie ten kanał, tam właśnie rozłożę wam, jaki ja mam dokładnie plan na ten rok, co będę chciał zrobić mniej więcej z kapitałem, w którym momencie wchodzić, wychodzić, przechodzić, czy w ogóle wychodzić z rynku i kiedy to nastąpi, więc o tym wam będę mówił, ale po dzisiejszym wideo chciałbym, żebyście wiedzieli, że zawsze znajdujemy się w jakimś momencie rynku i teraz sami oceńmy, w którym momencie rynku my teraz się znajdujemy. Ja uważam, że znajdujemy się w tym finalnym roku tych najwyższych wzrostów, bo ja podzieliłem to sobie na jakby takie cztery cykle, czyli ta faza ogromnego wzrostu, która według mnie przyjdzie w tym roku, już się też powoli zaczyna, faza ogromnych spadków, później faza spokoju, no i później faza delikatnego odbicia, kiedy znowu powoli ludzie zaczynają się interesować, no i później od nowa fala ogromnych wzrostów. Ja to dzielę sobie i większość osób w cyklu czteroletnim, bo w cyklu czteroletnim widzimy to najlepiej. Zresztą tutaj, no widzicie, macie też porównanie samego wykresu Bitcoina. Jak przejdziemy sobie na prawdziwy wykres, to jest dokładnie tutaj to samo, czyli rok 2016, czyli tego spokoju, kiedy ja dołączałem.
kiedy mieliśmy nadzieję na jakiekolwiek wzrosty, później jakieś pierwsze większe wzrosty, ale od razu większe spadki, no i później w 2017 bum do góry, później zostałem praktycznie z 80% czy 90% swoich kryptowalut na najwyższych spadkach. Tutaj się obraziłem na kryptowaluty i tak naprawdę w połowie 2020 roku, czyli gdzieś tutaj zacząłem się od nowa interesować kryptowalutami i Bitcoinem po to, żeby wykorzystać kolejną szansę. I dopiero chyba w tym momencie dowiedziałem się o czymś, o czym mówię wam dzisiaj, czyli o tym cyklu czteroletnim, który naprawdę sprawdza się wielokrotnie. I żeby nie być gołosłownym, zobaczcie, jak wygląda wykres samego Bitcoina od 2010 roku, już podzielony na halvingi, które odbywają się co 4 lata. I jak widzicie, pomiędzy każdym halvingiem tak naprawdę już dwukrotnie wydarzyła się dokładnie ta sama sytuacja. Czyli moment ogromnych wzrostów po halvingu, po około 1,5 roku, moment ogromnych spadków, moment teoretycznego spokoju i znowu halving, 1,5 roku. Moment ogromnych wzrostów, spadków i spokoju. I teraz znowu po halvingu, moment ogromnych... No właśnie, co będzie? To też nie jest wideo, które ma was w jakikolwiek sposób teraz zachęcić do tego, żeby się rzucić na kryptowaluty, bo odkryliśmy Amerykę, bo widzimy, że jesteśmy w idealnym miejscu, według mnie osobiście tak, że jesteśmy w idealnym miejscu, jeśli chodzi o cenę Bitcoina i tego, żeby dołączyć się do tego rynku, ale oczywiście każdy musi podjąć decyzję sam, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Ten rynek mimo wszystko jest w jakiś sposób manipulowany. Z jednej strony fajne rzeczy się dzieją, ponieważ duże instytucje i firmy skupują naprawdę ogromne ilości Bitcoina i też większych kryptowalut, ale to też może nam powodować to, że przy ich ogromnych ilościach mogą tak naprawdę z ceną robić co chcą, a nigdy nie będziemy ich znać ich zamiarów. Na tą chwilę jednak uważam, że przy wszystkich informacjach, przy całym rynku, przy całej społeczności, która w tym momencie żyje i tak naprawdę przy tej cykliczności, przy tym, że tak naprawdę dzieje się wszystko według jakiegoś schematu, który tutaj poniekąd widzicie, ale też tutaj widzimy na wykresie naszych zachowań na rynku, uważam, że jesteśmy w tym finalnym roku wzrostów. Ale o szczegółowych planach, jak ja ten rok planuję rozegrać, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób rozgrywałem, a nie do końca rozegrałem 4 lata temu, będę się dzielił z wami na tym kanale, także koniecznie sobie jeszcze raz zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie zrobiliście, bo w ciągu kilku dni nagram takie wideo, mój plan, mój osobisty plan na 2021 rok. On być może się zgra z kilkoma planami innych osób, które być może gdzieś oglądacie, które obserwujecie, ale myślę, że to też wychodzi z jakiegoś doświadczenia, z tego, że coś już przeżyliśmy na tym rynku, chcemy się tym podzielić, żebyście wy przede wszystkim mieli świadomość tego, co się będzie działo. Ale oczywiście każda osoba, która gdzieś tam zaczyna, która nie ma jakichś takich podstaw, i tak popełni swoje pierwsze, większe błędy. Też często pytacie, czy to jest idealny moment na zakup Bitcoina, kiedy kupić, po ile, a może poczekam tydzień, a może poczekam miesiąc, a mogłem kupić pół roku temu. Wiecie, to są też takie zachowania, które każdy z nas przeżył, bo ja też je przeżywałem na samym początku, ale uważam, że z czasem, kiedy nabywamy jakieś umiejętności, a tutaj szczególnie nabywamy doświadczenia, jest nam coraz łatwiej, a plusem tego wszystkiego jest to, że idziemy sobie tutaj, można powiedzieć, takim schematem cyklu czteroletniego, który ja w tym roku naprawdę będę chciał wykorzystać na maksa, bardzo się pod tym względem tutaj nastawiam. Przede wszystkim będąc świadomy, ale oczywiście to, co się wydarzy, na to nie mamy tak naprawdę większego wpływu, więc warto mieć jakiś tam plan awaryjny, gdyby coś nie wyszło. Mam nadzieję, że po tym wideo będzie wam dużo łatwiej podejmować różnego rodzaju decyzje, które robicie tutaj na rynku kryptowalut i Bitcoina. Będziecie bardziej świadomi tego, w którym miejscu jesteśmy, w którym miejscu byliśmy jeszcze pół roku temu, czy nawet miesiąc temu, ale też zastanowić się i będąc świadomym tego, w jakim miejscu możemy się znaleźć już za kilka, czy nawet kilkanaście miesięcy, kiedy tak naprawdę życie wielu osób może się odmienić. I mówię tutaj naprawdę bardzo serio, ale też nie pompując jakby samych nastrojów, żeby teraz ktoś czasem nie brał kredytów kryptowaluty i tym podobne. O tym sobie porozmawiamy oczywiście w kolejnych filmikach i też wam powiem właśnie, jakich błędów unikać, żeby tutaj naprawdę nie przegiąć i nie stracić dużych pieniędzy, a znam osoby, które 4 lata temu przy tych najwyższych wzrostach popełniły właśnie masę błędów, nie dość, że zarabiały bardzo dużo, to skończyły finalnie bardzo źle, ale o tym sobie będziemy mówić, także dzisiaj tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie.